Wracałem dzisiaj rano z pracy po służbie i widziałem, że coś się wydarzyło przy szosie Ustka-Słupsk. Stoją pojazdy. No i widziałem w pewnym momencie kobietę, że leży w rowie i syn tam stoi przy niej. Chyba syn, płakała jakaś osoba taka w moim wieku. Zatrzymałem się, wysiadłem szybko z samochodu no i zapytałem się, co się stało. Syn mówi, że wiózł mamę do szpitala, do Ustki, no i że nagle w samochodzie straciła przytomność i że przestała oddychać. No więc podjąłem masaż serca. No i do przyjazdu karetki, w sumie trwało to, nie wiem, około 30 minut, zanim karetka przyjechała. Zespół jeszcze przyjechał ratowniczy, lekarz prosił, żeby jeszcze nie przestawać masaży serca dokonywać. No i po jakimś czasie widać było, że te czynności życiowe wracają kobiecie. No i na końcu lekarz stwierdził, że na tyle silna jest kobieta, że po prostu, że mogą ją przewieźć do szpitala. Chociaż na początku takie rokowania były słabe dosyć. Gdzie pan się nauczył tego fachu? Znaczy, no wszyscy żandarmi mają taką samą wiedzę i w sumie w wojsku najwięcej. Stresował się pan? No tak, no nie będę zgrywał twardziela, po prostu no emocje były, nie? Także tym bardziej jak się na końcu dowiedziałem, że no są szanse i zacząłem po prostu minę tego syna, który tam stał nad tą matką i płakał i w ogóle też przeżywał to chyba razem ze mną tak samo. No i widać było znaczy radość na mojej twarzy na końcu było widać i emocje i wszystko. To nie tego się pan spodziewał po służbie, pewnie wracając do domu. No, szkolą nas w sumie do tego, żeby cały czas być czujnym i, że tak powiem, wrażliwym na takie różne sytuacje. Nie tylko związane z udzielaniem pierwszej pomocy, ale i też jakby reagowanie na różne takie sytuacje, no, związane z jakimiś kradzieżami, tak, czy jakimiś takimi różnymi patologiami. A tutaj akurat taka sytuacja wynikła, że akurat no, padło na taką sytuację. Czyli był pan na posterunku, pomimo tego, że nie był pan na służbie akurat. No tak, można powiedzieć.